Hania przyszła na świat w Zabrzeńskim Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Podobnie jak u innych dzieci urodzonych w nowym roku w tej placówce, u dziewczynki wykonano profilaktyczne badanie przesiewowe w kierunku SMA. Taka możliwość istnieje bowiem w centrum od stycznia tego roku. Ja myślę, że na pewno każde badanie, które można wykonać, jest świetną sprawą, żeby cokolwiek po prostu jak najszybciej wykluczyć. Więc na pewno warto robić te badania i te na pewno tak samo. Są to badania powszechne, wykonywane u każdego noworodka, wobec czego skuteczność tych badań i wykrywalność tą metodą równa się prawie 100%. A w przypadku tego typu chorób liczy się przede wszystkim czas. Rdzeniowy zanik mięśni to jest bardzo poważna choroba, której wczesne wykrycie warunkuje właściwie taki prawidłowy rozwój dziecka. Mamy też na terenie Śląska ośrodek w Katowicach, w Uniwersytecie Śląskim Medycznym, który zajmuje się tego typu schorzeniami u dzieci. To jest też bardzo informacja ważna dla rodziców, bo po pierwsze mamy wykonany test genetyczny, po drugie, jeżeli stwierdzimy tego typu zaburzenie, dziecko automatycznie objęte jest programem zdrowotnym celem leczenia rdzeniowego zaniku mięśni. Bardzo ważną rolę odgrywa też rehabilitacja. Bez niej niestety te postępy nie będą osiągane. W momencie rozpoczęcia leczenia, zwłaszcza w fazie przedobjawowej, bądź kiedy te objawy nie są nasilone, dzieci osiągają duży stopień poprawy, osiągają zdolność zarówno siedzenia, a większość z nich będzie osiągała także zdolność chodzenia. Wspomniane badanie wykonuje się u noworodków, które ukończyły 48. godzinę życia. A jak ono wygląda? Polega na nakłuciu piętki noworodka, ale trwa to dosłownie minutkę, może dwie, także nie powoduje to większego uszczerbku na dziecku, więc myślę, że mamy nie mają się czego obawiać. A im szybsza diagnoza, tym większa szansa na to, by wdrożone leczenie mogło zniwelować skutki tej poważnej choroby.